Siemanko, siemanko, słuchajcie, i wychodzimy właśnie sobie ze szczepienia. No, tak, przyjąłem pierwszą dawę Pfizera i tak to wygląda świat według książek i filmów o pandemiach, nie? Wszędzie dystans. No niestety trzeba to było ogarnąć. No i właśnie wychodzimy. Także idziemy do auta. 15 swoje minut już odsiedziałem po szczepieniu. Zero jakiegoś tam dziwnego wrażenia. No i co? No jadę do domu, nie? Długi weekend. Wziąłem sobie wolne na jutro, także jest fajnie. No i zaraz pogadamy sobie w samochodzie. Będzie pionowy obraz, ale to nic, nie zabijajcie mnie od razu. Damy radę jakoś chyba, co? Dobra. Do zobaczenia za chwil kilka. Na razie. No dobra, siema ananasy, słuchajcie. Szczepionka zaliczona, pierwsza dawka. Taki tutaj kwitek dało. Tutaj co zawiera szczepionka? COVID-19 mRNA Vaccine BNT162B2 Concentrate for Solution for Injection. Dobra, nieważne. W każdym razie tak, to są kwitki do szczepienia. Dostałem taką kartę jak pies do szczepienia, czy mam zaszczepioną taką naklejkę wklejoną, tak jak u psa w tym, nie? No i w dupie, jadę do domu, nie? Dobra, maseczkę mogę sobie zdjąć. Musimy się odnaleźć, jak tutaj do wyjazdu się udać. O, może będzie mniej szumu trochę. No i tak, co chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, długo nie nagrywałem, bo nie miałem po prostu czasu. Nadchodzi długi weekend dla mnie, bo już jutro mam wolne. No i mnie to niezmiernie cieszy, będę mógł coś dla was ponagrywać, a to jest pierwszy z cyklu vlogujących, nie? Dobra, wyjeżdżamy. Czy ja tutaj wyjadę? Co to jak kubita manewruje manewry? Jedźmy stąd, babko. Kuźwa, chyba tutaj nie pojadę, tak? Tu jest nakaz jazdy w tą. Dobra, pojedziemy w tą zatem. Dobra, zawiniemy zero galindę, tak. Proszę państwa, cyk. I tam będzie do wyjazdu. Dobra. Słuchajcie, no tak. Szczepionkowców jest za, ludzi jest dużo, przeciwko jest jeszcze więcej. Generalnie mam to w dupie, czy ktoś uważa, że się nie powinno szczepić, czy powinno się szczepić, bo słuchajcie, ten syf, to on tak sam nie minie. Nawet jeżeli tam jest trochę nabajerowane, to niestety szczepić się trzeba według mnie. No bo to taka trochę sytuacja jest lipna, nie? Ogólnie rzecz biorąc. No ale dobra. Ja akurat załapałem się na szczepionkę Pfizera, a moja żonka miała szczepionkę z Astry. I słuchajcie, ona tą Astrę przechodziła pierwszą dawkę dosyć ciężko. No prawie po karetę chciałem dzwonić już, bo było słabo. Dreszcze, zimno i tak dalej. No zobaczymy, co będzie po Pfizerze, powiem wam jutro. Na razie, jak mówię, przyjąłem pierwszą dawkę i jest dobrze. Nic się kompletnie nie dzieje, nawet tego nie poczułem. Gdzie Astra podobno była bolesna już przy podawaniu. No nie wiem, jak to jest tak naprawdę. No i właśnie, co chciałem powiedzieć, słuchajcie, jak wygląda sytuacja w UK w tej chwili. W UK mamy prawie 60% ludzi zaszczepionych, słuchajcie, Irlandia Północna, gdzie ja mieszkam, jest 1 800 000 ludzi populacji. Pierwszą dawkę dostało już prawie 1 300 000, słuchajcie, także no, mamy dobrze ponad 60%. Drugą dawkę dostało ze 400 000 na tą chwilę, także no, jest progres, nie taki jak w Polsce, tak? W samej Anglii zaszczepionych jest też ponad 60% ludzi, już raporty podają. I rzeczywiście ta pandemia tutaj zaczyna powolutku wygasać. No i dzięki Bogu zresztą, bo ile można. Tam zaczęli luzować lockdowny, zaczęli otwierać sklepy bodajże właśnie od jutra. Czyli od piątku będą otwarte różne tam sklepy takie zwykłe. I widać, to jest ruch większy, przygotowują się ludzie do akcji, czyli sklepy, przygotowania trwają na całego. No a ja planuję się pobyczyć parę dni, no pogoda będzie z tego co wiem nie za bardzo, więc
no niestety za dużo pewnie motorem nie pojeżdżę. Obym się tylko dobrze czuł przez te parę dni, bo to jest różnie, nie? Różnie organizm może zareagować. Na razie nie jest mi kompletnie nic, czyli reakcji alergicznej nie dostałem i zyję. I dobrze. Na razie jadę do domku. No. No dobra, to tyle z tego mojego vlogasa, co wam chciałem właśnie powiedzieć. My mamy tutaj 60% ludzi zaszczepionych, czy w Irlandii Północnej, czy w Anglii. Jest tego mnóstwo, idzie to jak burza, jeden dzień za drugim, po prostu są punkty wielkie porobione i tak jak ja byłem, wstawię może jedno ze dwa zdjęcia, idzie to masowo, jeden za drugim, jest zachowana ta cała higiena i tak dalej, czyściutko, wszędzie są takie a la boksy, bardzo miła obsługa, dużo wolontariuszy tutaj pracuje, no i słuchajcie, no chwała im za to, nie? Naprawdę podziękować im za to, bo ktoś coś robi, żeby tą pandemię cholerną, że tak powiem, przechodzić. Dobra, marudzę wam tutaj, pierdolę głupoty. Jadę do domu, do moich zwierzaków i do żonki, może będzie akurat jeszcze w domu. Zanim do pracy wejdzie. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i nie bójcie się zaszczepić. Dajcie zaszczepić, będzie z głowy, nie? Nara.